Taki rower wart jest tyle, co dobry samochód. Ale Józef Jałowiczka, który niedawno skończył go konstruować, na razie nie myśli o sprzedaży tego cacka. Włożył w to mnóstwo serca i pracy. Rower pasjonata ze Zduńskiej Woli wykonany jest niemal w całości z drewna. A powstał trochę przypadkowo. Najpierw pan Józef zrobił drewnianą obręcz koła, którą miał zamontować w tradycyjnej ramie. Ale później, nieco za namową znajomych, pracował dalej. Rower kosztował jego konstruktora około 800 godzin pracy. Takie cacko to precyzyjna, ręczna, bardzo długotrwała robota. Rama na przykład wykonana jest z 13 warstw listewek bukowych. Każda pokryta 40 warstwami specjalnego lakieru. Wszystko się wzięło z moich zainteresowań modlarstwa wyczynowego. Tam się puściło fuchy, tu też nie można było puścić fuchy. Wszystko żeśmy testowali. Rower przeszedł wymagające testy. Nie ma obaw, że rama czy koło się złamie. Ponad 40 warstw lakieru to również doskonałe zabezpieczenie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Nie straszny mu deszcz czy mróz. A do tego jest bardzo wygodny. Mercedes wśród rowerów nie tylko ładnie wygląda, ale i świetnie się prowadzi. Rower ma inną tendencję do uderzeń, bo wszystko drewno przejmuje. I poza tym on idzie bardzo lekko. Bo tu niestety są zachowane wszystkie kąty możliwe, które udało się zachować. Przede wszystkim kąt wyprzedzenia widelca przedniego z kątem zaklinowania rury podsiadłowej. Rower Zduńsko-Wolanina ma tylko kilka elementów, które nie są wykonane z drewna. Panu Józefowi już marzy się kolejny pojazd, w którym nie będzie szprych, a i siodełko będzie drewniane. I pewnie dopnie swego, bo jak mówi sam o sobie, zupełnie zbzikował na punkcie rowerów. A teraz będziemy robić już full wypas, to znaczy bagażnik drewniany, obłotniczki drewniane, z przekąsem powiem może szyberdak, klimatyzację jeszcze. To dzieło to efekt dwóch pasji pana Józefa, miłości do jednośladów i modelarstwa. Józef Jałowiczka nie myśli o sprzedaży pojazdu, choć w krajach zachodnich za taki rower można dostać nawet ponad 200 tysięcy złotych. Kocha rowery i raczej je kupuje. Jak ten egzemplarz z czasów II wojny światowej, który pan Józef ocalił od zniszczenia i odrestaurował.